Witajcie, witajcie, to znowu ja, Gural Graj, witam was w kolejnym odcinku z gry The Witness. Tym oto pięknym widoczkiem na zatoczkę i na, powiedzmy, mini-molo. No i cóż będziemy dziś robić, no. Przydałoby się zrobić jakąś zagadkę. Ale... Szczerze powiedziawszy, nie wiem od czego zacząć. O, tu też jest coś. Tu jest jeszcze ciekawsze. Na chwilę musiałem wyjść, bo żona coś ode mnie chciała. Dobra, jestem. Szczerze, zobaczmy tak. Może to chodzi o to, żeby to oddzielić kolorami. Tak. Tak. Chyba jednak nie. Tak też nie. Myślałem też tu pojechać. W sumie? Nie. A gdybym pojechał... Tu. Też nie. Kurczę, no. To nie był głupi pomysł. Tu. Aha, tylko że tutaj mamy nie ten. Nie zamknięte. Mógłbym jechać tu, teraz. Tu. No nie. Kurczę, no a tu nie ma żadnej podpowiedzi w ogóle. Tu jest to. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć gwiazdek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wiem, że to nie może być takie proste. Tylko że o co to może chodzić, czy z tymi gwiazdeczkami, czy z tymi, czekajcie, ta gwiazdka na środku to jest tak jakby środek, a gdybym zrobił na przykład, tak nie mogę zrobić. Bo chciałem zrobić tak. Nie. Chyba, że mam wziąć, zagarnąć tą gwiazdkę. To też nie. A gdybym to odciął tak, no nie. Co to może oznaczać? Trzy. Dostałem dwa w górę, jeden w dół, dwa w górę, a czekajcie, jakbym zrobił po jednym, jeden, tak, 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 no nie, ale wtedy wyszło, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, to jakby pięć tych, no, kurczę, no muszę wam powiedzieć, że gra jest mega, ale o, tu mamy jakieś jeszcze, tam też coś jest.
Strasznie laguje, nie wiem czemu. O, tam jest jakieś wejście w ogóle do zamku. Za chwilę tam pójdziemy. Tu jest jakaś ścieżka. Aha, i tutaj nie możemy wejść. Tu nie ma żadnej... tu nie ma żadnej zagadki. Ale nie, trzeba przyznać, że jest klimat w tej grze. Klimat, może pierwsze skoczymy do zamku, a potem przejdziemy się tam. Myślę, że dzisiaj będzie odcinek też taki eksplorujący jakby. Dobra, gdzie wyszliśmy? Wyszliśmy gdzieś... Tam jest kabel. Już widzę zagadkę. Więc może spróbujemy zrobić, albo i raczej nie. Bo to widać, że to jest takie coś jak a la labirynt. Ale czekajcie, to jest dziwne, bo ten kabel idzie tam. Tu idzie drugi kabel, tam. Ale tu nie ma nigdzie czegoś takiego, żeby można było zrobić... O, gałązki leżą. Nie ma czegoś takiego, żeby... A nie, czekajcie, jest wejście, okej. Czyli tu jest zamknięte. Tu nie. Czyli muszę iść tędy. Dobra, jest zagadka pierwsza. I teraz pytanie. Czy to nie było czasem... Jak myśmy weszli w ogóle? Tu. Czyli weszliśmy na lewo. Prosto. Dobra, spróbujmy według tego, co pamiętam. Aha! Czyli chodziło o drogę. Ej, czekajcie, ale to... Teraz otworzyło mi te drzwi. Przedtem te drzwi były zamknięte, bo przecież my tu byliśmy. Dobra, czaję bazę. Czyli teraz muszę pamiętać... Czekajcie, to się zgadza w ogóle. Tam jest wejście, tu jest wyjście. Ja poszłem... Czekajcie. No to w ogóle nie ma tego. Tu, czyli... Czyli co, że... Ja poszłem... No bo w sumie patrzcie, ja poszłem tędy, a można iść... Patrzcie się, jaka jest prosta droga. Nie. Może spróbujmy coś pokombinować? Nie. Czekajcie, bo teraz tak.
Chyba, żeby to było połączenie z... Nie. Też nie. No nie, no tamto odgadłem po prostu, że może to być, tylko że tu, żem zapamiętał po prostu moją ścieżkę, tak? Wróćmy się tu jeszcze. Może tam też trzeba to zapamiętać? No gdyby to tak wyglądało, czyli poszłem tak, w lewo, w prawo, potem w prawo, tak i tak. Okej, okay. Myślę, że chyba pamiętam. Czyli szłem tak. Tu skręciłem, potem weszłem, ominąłem. Nie. Kurde, no jedne drzwi się udało otworzyć, drugich się nie da rady. Dobra, ale skoro to jest odcinek eksplorujący, nie będę się bawił, bo nie wiem. Nie widzę tutaj w ogóle żadnej podpowiedzi, co mógłbym wykorzystać dalej. Bo w sumie są trzy kwadraty tu w ogóle. Są. Tu jest jeden, tam jest drugi i tu jest trzeci. Raz, dwa, trzy. No, i tu jest kwadrat. Czekajcie. Dobrze, raz, dwa, trzy. To może być jakaś podpowiedź, te trzy kwadraty. Czekajcie, szybko zerknę. Wchodzę tu. Czyli na wprost za ścianą będzie kwadrat. Wchodzę tu i na wprost za ścianą. Szczerze, nie wiem co powiedzieć. Jeszcze rozumiem na przykład, żeby to było zrobione tak jak tam, że miałem blokady, to mógłbym zapamiętać drogę, tylko że ja tutaj mogę byle jak chodzić, a i tak dojdę do tych drzwi. Czekajcie, a może to chodzi o to, żeby wszystkie kwadraty objechać? Raczej nie, chociaż można by było zacząć tak. Raczej nie, bo się już nie wrócę. Kurczę, no powiem wam, że wszystko spoko. Czekajcie, a nie ma czegoś czasem na ziemi? Chyba już. Nie wiem, czy. Nie wiem, czy. Nie wiem, czy to jest coś ważnego, ale widzę tutaj trawę, która nie. O, na przykład jak tu zarasta przejście. Tu na przykład nie zarasta. Czekajcie.
Czyli, aha, rozumiem, chyba teraz rozumiem. Czyli tu nie ma przejścia i tu też nie ma przejścia. Czyli te dwa przejścia odpadają. Czyli jak wchodzę do labiryntu, wchodzę w prawą stronę. Tu przejścia nie mam. I tu przejścia nie mam. Tak jest. Czyli mam jedną drogę. Haha. To czekajcie jeszcze raz. To już wiemy, jaka jest droga mniej więcej. I teraz zobaczymy, czy to będzie się zgadzało z tamtym, czy tak. To jest dobrze chyba, bo możemy to przybliżyć, chyba nie. Dobra, czyli tam mamy zarośnięte, czyli idę od razu w prawo. W prawo. Czyli tu nie mam sensu, czyli tak. Wychodzę, idę w prawo. Dochodzę do rozdroża, znowu w prawo. Omijam kwadrat. Czyli jest tak, w prawo i omijam kwadrat. Potem dochodzę do drugiego kwadratu. Ok. Chyba już wiem. W prawo, na rozdrożu w prawo, omijam kwadrat. Tu. No to muszę wam powiedzieć, to jest mega. To jest tak mega zrobione. Tu co mamy w ogóle? Jakie widoczki ładne. Jakiś dziedziniec. Ale tu nie mamy nic w sumie. Dobra, chodźmy zrobić trzecią zagadkę. Nie, naprawdę mnie tak gra, mnie tak jara, że ktoś, kto to wymyślił, musiał mieć łeb. Dobra, chodźmy do trzeciego labiryntu. Ale nie, no gra jest mega. Dobra, i teraz tak. Co my tu mamy? Mamy prostokąty i mamy sumie, a jest takie, no jest tutaj, jest ten trójkąt. Tylko że co to może oznaczać? Trawa na przykład wszędzie jest prawie czarna u domu. Może to chodzi o... W sumie to nie wiem. Może chodzi o cień? Ale ten cień też dziwnie pada, bo tu jest... Obok jest przejście. Tu na przykład jest fajnie, bo nie ma cienia. Tu w sumie... Nie wiem, jak zaliczać tą bramkę, czy to jest cień, czy nie, ale dobra, gdybyśmy jej nie zaliczali, że to jest cień, no to tu czy tu, tu bym powiedział, że jest lepsze przejście, większe. No więc powiedzmy, że poszliśmy równo
i skręciłem w prawo. Skręciłem w prawo i znowu w prawo. I teraz co? Czekajcie, byłem tutaj. Tak. W prawo. Czyli tak, skręciłem tu, znowu w prawo i w lewo. Czyli przeszłem nie tędy, nie? Tędy przeszłem, czyli poza tą L-kę przeszłem. Czyli tak, szłem prawo, prawo, w lewo. Nie, źle. Ja tam szłem prosto, czyli prosto, w prawo, w lewo. Nie. Czekajcie, wiecie co? Ja sobie wezmę może kawałek jakiejś kartki. Ja sobie tą drogę jeszcze raz teraz rozpiszę. Chociaż szczerze powiedziawszy, chyba, że mam się kierować cieniem. Jeżeli miałbym się kierować cieniem, no to znowu. Dobra, to rozpiszmy sobie teraz, spróbujmy może rozpisać cień. Czyli wychodzę i jest prawo. Dochodzę do końca, ale tu nie ma cienia. Tu też nie ma cienia. To mi się wydaje, że to chyba nie będzie na tym polegało. Dobra, to zróbmy tak, jak żeśmy szli. W prawo, czyli tak, prosto i w prawo. Czekajcie, bo ja sobie to wszystko zapisuję. Dobra, prawo. Dochodzę do tego i teraz jest lewo, w prawo, i w lewo. W lewo i do wyjścia. Ok. Jedziemy według mojej listy, czyli tak, prosto, w prawo, lewo, prawo, lewo, lewo. Nie. To jest podzielone w ogóle na prostokąty. Czekajcie, bo to jest tak. Dwa prostokąty są od wejścia. Jeden jest dłuższy, drugi jest krótszy, a potem dwa są w poprzek do nich. Aha, czyli to jest ten i ten, a potem tam są dwa. Czyli to by się zgadzało. Ok, czyli jeszcze raz, teraz sobie już rysuję.
Czyli idę prosto. Chyba, że ten cień ma mi coś dawać znać. Nie wiem, jak to rozgryźć w ogóle. Czekajcie. Dobra, tu są dwie drogi, ale my idziemy w prawo. Tak. Potem jest znowu prawo. Tak. Potem jest lewo. Tak. Potem jest prawo. Tak. Potem jest lewo. Lewo. I do bramki. Dobra. Teraz idziemy według mojego rysunku. To tu już wiem. Tak. Tak. Tak, tak. Tak. Chyba, że mam być tak. Nie. Pyk, 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 pyk. Czekajcie, wiecie co? Tu jest kwiatek z czterema kwiatkami. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, o co może teraz chodzić. Dobra, powiem wam tak. Tam były blokady, to jeszcze spoko. Tu była trawa. Tu już za bardzo nie ma podpowiedzi. Jedno, co zauważyłem, że tu jest zarośnięte, tu jest niezarośnięte. Tu jest kwiatek. Jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7 kwiatków, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Nie wiem, czy to ma coś wspólnego w ogóle, ale... No wiecie co, no powiem wam tak, że... Dobra, tutaj trochę tego brązowego wystaje. Tutaj też troszkę tego brązowego wystaje. Tutaj też trochę tego brązowego wystaje. Ale czy to jest jakaś podpowiedź? W sumie to prawie wszędzie tak zostaje. A tu bym powiedział, że może nie tyle co tu. Kurczę, powiem wam, że... Wszystko z kwiatkami, ale co tu... Tu znowu jest zarośnięte. Tu jest to jakby niezarośnięte. Albo jest. Kurde, no szczerze powiedziawszy, powiem wam tak, że nie wiem, czego się tutaj trzymać. Co ma być takiego, co ma być tą podpowiedzią dla mnie? Nie wiem, czy te kwiatki. Szczerze powiedziawszy. Czekajcie, wyjdźmy na górę. Czy stąd będę mógł się dowiedzieć, o co tu chodzi w ogóle? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć.
Pięć pól jest takich samych, chodzi mi o te zielone. Jeden jest dłuższy i jest jedna LK. Ale czy to ma coś wspólnego? Tu jest na przykład cień, tu mamy słońce. Dobra, nie wiem. Chyba muszę sobie to odpuścić. Szczerze powiedziawszy, nie wiem za bardzo, bo poruszałem się. Nie wiem, no mogę iść jeszcze spróbować raz, ale szczerze powiedziawszy, myślałem, że to z tą trawą tutaj, to bo potem się skapałem, że te przejścia są zagrodzone trawą, tak? To mi dało do myślenia, że może o to chodzi. Ale tutaj zwracam szczegóły, zwracam uwagę na różne szczegóły, aspekty i trawa, i tego, że było żywopłotu, i koloru, i tak dalej, ale według mnie mi się wydaje, że to może chodzić o cień, tylko że szkoda, że ten cień nie dochodzi do końca żywopłotu, bo wtedy bym wiedział, że na przykład gdzieś może doszedł, gdzieś może nie doszedł, może to chodzi o tą drogę, a tu jest, ten się kończy trochę mniej, ten się kończy, na przykład tu jest mniej, tu jest więcej, więc mi się wydaje, że tu musi być przejście, bo co prawda mógłbym spróbować też tak iść. Czekajcie, to zróbmy tak. Spróbujmy sporządzić jeszcze jedną ścieżkę, dlatego że tu jest cień, nie wiem, czy mi to zaliczy, ale powiedzmy, że dobra. Tu jest więcej. Powiedzmy, że mogę przejść tam. I teraz tak. Jest tu, jest tu i jest tu. Według mnie tu jest największe przejście. Potem jest tu, tu. Tylko, że tu jest też cienie. Tu jest ciemne, tu jest jasne. No jeszcze się zastanawiam, czy to nie będzie chodziło właśnie o to, żeby może nie sugerować się cieniami, no na przykład tymi jasnymi krawędziami, tylko że na przykład ta krawędź też jest jasna. Ta krawędź też jest jasna. W porównaniu do tej na przykład ta jest ciemna. Teraz pytanie, ta krawędź jest na przykład jasna, więc, ale gdybyśmy szli na właśnie tymi krawędziami, to wychodzi na to, że musiałbym iść tu. No mógłbym jeszcze tak pokombinować, ale sprawdźmy tak. Ja szłem tak, 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 tak. Nie. A gdybym zrobił tak? Nie. Tak, też nie. Czy się nam uda trafić jakoś dziwnym sposobem? Nie wiem. Mi się wydaje, że musi być taka droga, jak żeśmy szli. Tak. Tu innej opcji nie mam. Mogę zrobić tak, ale to, że już chyba próbował. Więc spróbujmy jeszcze raz to, co miałem na myśli, czyli tak. No nie. No nie, no chociażby to nie chciałem przeklinać brzydko, ale wiecie, o co mi chodzi. W sumie nie wiem, nie wiem, mi się wydaje, że za długo tutaj spędziłem już czasu. Pasuje się też zobaczyć inne rzeczy, bo troszkę mnie to też ciekawi, także wyjdzie troszkę dłuższy odcinek, jak zwykle. Znaczy jak zwykle, no właśnie jak niezwykle. Tam jest ten labirynt, o, tu właśnie fajnie widać. Kurde, że ja wcześniej o tym nie myślałem.
To też jest. Oho, tu też jest jakaś zagadka. Ale nie, trzeba przyznać, że troszkę się chłopoki tutaj narobili. Co to jest? To jest jakaś scena? A gdzie tu jest wyjście? Dobra, czekajcie, mam to, chyba już wiem, o co chodzi. Dobra, czyli, czyli tak. Aha, tu jest start. Dobra, mam drogę w prawo i w lewo. Czyli zaczynam tak, z tej strony, ok. Czyli musiałbym iść. Czekajcie. Musiałbym iść tak. W lewo. W lewo. Znaczy się w sumie powiedzmy, że na razie to będzie prosto. Potem musiałbym chycić tą czarną kropkę, czyli musiałbym zrobić coś takiego i takiego. Tak. To będzie ta czarna kropka. Potem za kropką w górę. Tu w prawo. Ej, czekajcie. Jednak nie. Ej, tego się nie da rady zrobić, moi mili. Jak tak patrzę na ten wykres, to tu mamy przerwane, bo mógłbym zacząć jechać w górę, bo myślę o tym pierwszym kwadraciku u góry, znaczy o tej kropce u góry bardziej, więc mógłbym jechać w górę, tu skręcić. No nie. Czekajcie. Myślę, jak to zrobić, ale... Kurde, szkoda, że ja nie mogę... Fajna mechanika gry, tylko że teraz muszę, nie mogę sobie rysować, bo tak to ja się pomagałem tym, że ja sobie tym chodziłem tą żółtą kropką, nie? I sobie zaznaczałem, jakbym kto by rozkminić. No ale muszę przyznać, że to już rozwala banie. Czekajcie, a wiecie co, popatrzmy w ogóle, jak jest dookoła. Tu jest jakiś grajek. Tu jest jakaś kobieta z pierścionkiem. Aha, i tu jest wyjście. A nie, nie, nie. Tak mi nie rób. A może nie ma w ogóle... Dobra, zresetujmy to. Dobra, tamto się podniosło. Dobra, spróbujmy zrobić tak. Musiałbym iść, czyli nie do... czyli tu, gdzie jest przerwane, tak. Czyli musiałbym iść stamtąd tu, tu, tu i prosto do wyjścia.
No i co? Nie zaliczyło mi tego, czy jak? Czekajcie, bo jest tak. Gdybym poszedł tutaj, czekajcie, chyba jest przejście. Tak, 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 tak. Tak. Tak, 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 tak. Dobra, już chyba wiem, o co chodzi. Czyli muszę iść. Czekajcie, ja sobie to narysuję teraz. Muszę iść prosto do końca, skręcić w lewo, do góry, obejść to, obejść tak, drugi raz, zejść. Raz, dwa, tak jest. Zejść dwa, skręcić w lewo, jedno w dół, w prawo, tu będzie kolejna ta, w dół, bo ja przejdę tędy, więc muszę ominąć to i tak. Dobra, nie wiem, czy dobrze to zrobię, ale dobra, to jest tak. Tu idę do końca. Tu, tu. Teraz tędy. Czekajcie, gdzie ja jestem? Aha, teraz obchodzę to. Raz i dwa. Raz i dwa. Czekajcie, tu poszłem. To jest to. To jest to. Tu. Tu i tu. Dobra, jestem w tym miejscu. Czyli teraz musiałbym skręcić tu, 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 tu. Cóż mogę powiedzieć? No nie będę się chwalił, że mam jakieś duże IQ, tak wiele ludzi to robi, ale no cieszę się, że o matko Boże. Okej. Dobra, wyjście mamy znowu tutaj. Tylko, że teraz pytanie. O co tu chodzi w ogóle? Tu jest złamane. Nie wiem w ogóle, o co tu chodzi z tymi białymi. Te białe są to jakby... Aha! No nie, czekajcie. Raz, dwa. Raz, dwa i to powinno być, no bo to jest pomiędzy ścieżkami, czyli myślałem, że to jest ta skała, ale tu powinna być druga skała. Już widzę, że jest,
Dobra, trzeba to jakoś rozkminić. Aha. I teraz tak. Mogę iść trochę do przodu, ale to nic nie da. Z tego względu, że tu jest pęknięta. Mógłbym iść za to tak i tak. Ale co mi to daje? Parasol. To czekajcie, spróbujmy. Tam nie mogę iść. Tam jest zagrodzona. Sprawdzimy. Nie. A czekajcie. O Boże Święty, tego jest tutaj więcej. Ale... Czekajcie, zaraz wrócimy tam, tylko że dokąd prowadzą te schody znowu? Jasne, limity, ale na takich wodach to aż by sobie człowiek chciał połowić. Nie, dobra. Kiedy indziej będziemy tutaj eksplorować? Wracamy. Wiem, że jest dużo ciekawych rzeczy tutaj w ogóle. Sam fakt. W ogóle sam fakt tego, jak jest stworzona ta wyspa. Ja powiem wam tak, że na początku, nie wiem, w pierwszym, drugim, trzecim odcinku. Ja nie wiedziałem, że to jest tak ogromne. Czekajcie, jeszcze sprawdzimy sobie tak. Ajajaj, nie wchodź. Aha, i tutaj muszę otworzyć. To jest chyba to, co ja robiłem. Dobra. Ale mam pomysł, bo przecież... Jakby to powiedzieć, które ja robiłem, nie to. Ja robiłem to, tak jest. Czyli tak już nie możemy iść. Ja sobie tutaj zejdę i pójdę sobie, wrócę po tych samych. Po tej samej trasie. I teraz tak. Ja poszłem w lewo, prawo i do końca. To była moja trasa. I ona nie przeszła. Dobra, nie wróci wszystko, już wiem. Czyli ja poszłem stąd. Poszłem tu. Tam i do końca. Czyli już wiemy, że to nie przeszło, bo ja poszłem stąd, tu, tu i tak. Mi się wydaje, że... A może... Może ja mam oddzielić te czarne. Więc ja bym musiał iść tak. Dwa przejścia.
Czyli raz, dwa, tam, tam, tam. Czekajcie, dobrze, ja myślę. Dobra, spróbujmy tak. Tak, tak, tak. Nie. Jednak nie. Czekajcie, czy jest jeszcze jakiś pomysł inny w ogóle? Myślę, zastanawiam się właśnie. Teraz poszłem tak. Poszłem stąd. Tu i tu, i tu. Aha! W sumie tak, czyli ja nie oddzieliłem. Dobra. Tak, ja nie oddzieliłem, czyli musiałbym obejść te dwa. Dobra, wiem. Znaczy się wiem. Myślę, że wiem. Czyli tak jak żeśmy szli, teraz oddzielam te dwa białe jakby. Idę tędy. Tu. No chyba raczej nie. Ale czekajcie, bo ja sobie teraz to sprawdzę. Dobra, końcówka jest dobrze, ale końcówka jest dobrze, tylko że ja nie odcięłem tych dwóch czarnych. Czekajcie, a gdybym chciał odciąć te czarne u góry po prawej stronie, co ja bym musiał zrobić? Czekajcie, zresetujmy to, bo ja wychodzę stąd. Od razu sobie zaznaczę. Dobra, stąd. Bo mógłbym iść tak. Wtedy zamknąłbym białe. Te dwa bym zamknął. Tylko, że tutaj. A ciekawe, co będzie, gdybym zrobił tak. Zobaczmy sobie teraz. Aha, i tu jest właśnie, tam jest ta przerwana linia. Gdybym teraz zrobił tak. No nie. Bo jednak tu jest przedziurawiona. Zastanawiam się, jak to zrobić, jak to obejść. No teraz to zwolniłem tak, że ja z tym. Kurczę, no. Dobra, a czekajcie, gdybym chciał odciąć. Mam. Czekajcie, mam czy nie mam? Mógłbym iść. Aha, nie mogę tędy iść, bo tu jest przecież ten. Ale czekajcie, gdybym poszedł tak. Tak. Tu. Aha.
No to nie. Kurczę, wam powiem, że to jest naprawdę ciężkie. A czekajcie, jeszcze zrobię taki mały trik. Dobra, to jest jedno. Tylko, że to mi nic nie daje. Ale mógłbym zrobić tak, tak. Cześć, cześć, no. No nie. No mógłbym sobie teraz z tego miejsca, tam gdzie skończyłem, iść w górę. Iść w górę, ominąć. Ominąć te czarne. Czekajcie, bo coś mi tutaj nie pasuje. Bo w sumie tutaj też nie było pokazane, gdzie są te punkty, tak? Tylko ja to wyczytałem na tym stenogramie. Więc tu chodzi o to, że na przykład ta skała i to pole to są dwa białe punkty, tu są dwa czarne punkty i tak samo jest po tamtej stronie. I wiemy też o tym, że tam mamy przejście, to u góry, co jest bodajże tu w tym miejscu, jest też zablokowane. Kurczę, bo wyjście jest na środku. Bo mógłbym spróbować, tylko że... A czekajcie, gdybym poszedł tak, tak i tak, czyli ominąłbym tak, tu bym wrócił. No nie. No raczej nie, albo... No nie. Nie, no bo powiem wam masakra. Już myślę nad tym i się zastanawiam. Tu jest, powiedzmy, że tu zaczynam, tak? Czyli od tego miejsca tu jest biały punkt, jako ta skała, i tu jest drugi punkt biały. I teraz pytanie. Bo tych dwóch białych punktów z prawej strony nie możemy ominąć, przez to, że ta szyba tu jest rozbita. Czyli nie możemy ich zagarnąć. Dobra, wiecie co? Myślę, że na dzień dzisiejszy już wyszedł mi taki długi odcinek, że myślę, że wystarczy. Mam nadzieję, że wam się podobało. Trzymajcie się. Cześć.